Kiedy cząsteczka jest amfipatyczna? Witajcie serdecznie, moi drodzy, na 50. podcaście Akademii Białego Fartucha. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat amfipatyczności, który jest szczególnie istotny w nauce biologii. Zajmiemy się przede wszystkim odpowiedzią na pytanie, kiedy cząsteczka związku chemicznego jest amfipatyczna. Z definicji będzie to w sytuacji, w której ma ona fragmenty polarne i niepolarne. Fragmenty polarne są hydrofilowe, a fragmenty niepolarne są hydrofobowe. Właśnie tak zbudowane są amfipatyczne cząsteczki związków chemicznych. Amfipatyczność sama w sobie właśnie oznacza, że cząsteczka powinna mieć dwa fragmenty. Jeden lubiący wodę hydrofilowy, polarny i drugi wody nielubiący, hydrofobowy, również będący niepolarnym fragmentem. Amfipatyczność cząsteczki związku chemicznego można osiągnąć na różne sposoby. Jednym z popularnych przykładów są lipidy, bo one same w sobie są w większości przypadków hydrofobowymi substancjami, ale wystarczy zmodyfikować fragment ich cząsteczki w taki sposób, że będzie odrobinę hydrofilowy, a resztę zostawić bez zmian i w tym momencie możemy uzyskać coś, co jest amfipatyczne. Natura dała nam przykład w postaci fosfolipidów, które są właśnie tak zbudowane. Bazą jest zwykły tłuszcz, który składa się z trzech kwasów tłuszczowych i glicerolu, ale w fosfolipidzie jeden kwas tłuszczowy jest zastąpiony grupą fosforanową, jeszcze z jakimiś często polarnymi dodatkami. Taka, a nie inna konstrukcja sprawia, że fosfolipidy są amfipatyczne. Amfipatyczność często jest osiągana również w przypadku cząsteczek białek, ale tutaj na nieco inne. Sposoby, przede wszystkim trzeba założyć, że reszty aminokwasowe w białku mogą być polarne albo niepolarne, a co za tym idzie hydrofilowe bądź hydrofobowe. Jeżeli białko będzie miało część reszt aminokwasowych właśnie polarnych, a druga część będzie niepolarna, to w specyficznych warunkach może ułożyć się tak w roztworze wodnym, to jest raz, ale przede wszystkim białko raczej będzie to robiło w błonie lipidowej. Będzie układało się w taki sposób, że z jednej strony będzie miało właśnie fragmenty niepolarne, a z drugiej polarne. Dobrym przykładem są białka błonowe, bo u nich jest tak, że środek, który znajduje się w błonie lipidowej, a dla utrwalenia taka błona jest zbudowana z fosfolipidów i właśnie jej środkowa część to będą kwasy tłuszczowe. Takie amfipatyczne białko będzie miało hydrofobowe fragmenty przy aminokwasach i one będą idealnie pasowały do hydrofobowych, niepolarnych reszt kwasów tłuszczowych w środku błony lipidowej. Jeśli białko wystaje poza błonę, to te wystające fragmenty właśnie powinny być polarne, hydrofilowe. Człowiek już od pewnego czasu wykorzystuje substancje, które są amfipatyczne. Najczęściej napotykanym przez nas przykładem są emulgatory w żywności. Co robi emulgator? Emulgator ma zdolność stworzenia trwałej emulsji, czyli roztworu w zasadzie zawiesiny, bo to nie jest roztwór właściwy. Gdzie w uproszczeniu krople wody mogą być zawieszone w oleju albo krople oleju w wodzie. Dzięki zastosowaniu emulgatorów, żywność może być dłużej przydatna do spożycia. Podobnie z kosmetykami, kremy, balsamy, nawet z nazwy, w sumie emulsje to też są w specjalny sposób przygotowane mieszaniny substancji, które zawierają emulgatory. Dzięki temu możemy połączyć chociażby wodę i inne typowo polarne substancje z substancjami niepolarnymi, takimi jak tłuszcze. Zobaczcie na inne aspekty życia codziennego. Farba emulsyjna, tak, czyli w postaci emulsji, czyli zawierająca emulgator, a emulgator będzie amfipatyczny. Podsumujmy sobie dzisiejszy podcast. Substancja amfipatyczna to taka substancja, która w swojej cząsteczce posiada dwa fragmenty, hydrofilowy i hydrofobowy. Fragmenty hydrofilowe są polarne, a hydrofobowe niepolarne. W przyrodzie najczęściej napotykanym przykładem są fosfolipidy. Mają one hydrofobową część zbudowaną z kwasów tłuszczowych i część hydrofilową z grupy fosforanowej. Amfipatyczne mogą też być białka, w szczególności te, które występują w błonach lipidowych. Dziękuję Wam serdecznie, moi drodzy, za wysłuchanie tego podcastu i chciałbym zaprosić Was na kolejny, który będzie już niebawem. Do usłyszenia, cześć!